dominacji Kamila, ale ciągle mówimy o tym. Jest to low kick, jest to późniejszą naprawdę silną uderzenie. Młodzieżowych mistrzostw Polski w formule low kick w kategorii wagowej do 91 kg. W tej walce w narożniku czerwony zaprezentuje się reprezentant klubu Fight Center Dobre Miasto. Panie i panowie, Cezary Piwowary! Też powiem ci, Rafał, że bardzo mnie zaskakuje pozytywnie tutaj organizator i promotor Tomek, że daje szansę zawodnikom walczyć w pucharze DFN i chcę ich zaprezentować na gali po to, żeby oni już czuli to, że jest presja, są kibice. Tutaj ważne są umiejętności, żeby dookoła nie widzieć, widzieć to, co się dzieje w ringu. Prawda? No i co istotne, poziomem to udowadniają, że zasługują na ten występ. Powiem tak, jako trener znam Radka Dzwonkowskiego, to jest od mojego dojazdu 10 km, jest z Prabud, jego trenerem jest Bartek, no myślę, że jest to bardzo silny bojownik. Czas na finał młodzieżowych mistrzostw Polski na low kick do 91 kg. W narożniku czerwony Cezary Piwowary! W narożniku niebieski Radosław Dzwonkowski! Przed nami walka zakontraktowana na 3 rundy po 2 minuty każda. Zapraszam na rundę pierwszą. Tak, konferencja już powiedział swoje, więc już wiecie Państwo, kto to będzie walczył. Ja myślę, że jest to walka również taka właśnie pro-am. Czy nie, nie, widzimy, że mają kaski. Tak, tu są już kaski, także raczej jest to amatorska. Zasada amatorskiej wersji. Tak, ja myślę, że tutaj zawodnicy myślę, że są bardzo, nie mówię, że poddenerwowani, ale myślę, że muszą być bardzo skupieni właśnie na tym, żeby tutaj udowadniać, że ten finał im się należał na gali i na ringu. No i nie zapominajmy, że jest to kategoria 91 kg, czyli to może się też również szybko zakończyć. No tak, ja myślę, że poprzednie walki pokazały, że wszystko było do końca. Tutaj no, mogą decydować na faktycznie tak zwane złote strzały, a wiemy, że w kickboxingu bywa tak bardzo często, że możesz się przygotowywać nie wiem jak. No i zawodnik znalazł tą dziurę, niekoniecznie nie był przewidywany do zwycięstwa, ale znalazł tą dziurę i tę walkę zakończył. Tutaj ja myślę, że zarówno jak i Cezary, jak i Radek będą sobie nawzajem coś chcieli udowodnić. No ja myślę, że tam widzieliśmy takie półamatorskie, tutaj widzimy amatorską, zobaczymy walkę. No może być zupełna różnica. Według ciebie kogo uważasz za faworyta tej walki? Bo ja nie ukrywam, że bardziej mi chyba znany jest Czarek, gdzieś tam mi się mignął. Natomiast Radka tak nie znam do końca. No się zobacz, patrząc teraz na warunki chociażby wzrostu, patrząc tutaj spod tego ringu, widzimy, że Czarek no jest skupiony, wygląda, jest duży facet. Radek również, kojarzy go ze sparingów, więc ma swoje 5 minut niejednokrotnie i kończy wszystko przed czasem. No ta walka może być bardzo, bardzo taka mocna. Ale wykorzystując jeszcze czas, póki walka się nie rozpoczęła, należy zwrócić uwagę, że gala DFN jest oczywiście pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu. No i oczywiście głównie są to walki promowane w kickboxingu. A jak wiemy, Polska, zwłaszcza w kwestiach amatorskich, jest, no można powiedzieć, chyba i nie przesadzę, potęgą, bo zawsze na imprezach międzynarodowych jesteśmy w czołówce, teraz na ostatnich mistrzostwach Europy, bodajże w Portugalii, chyba zajęliśmy w klasyfikacji ogólnej 5. miejsce. Natomiast choćby Formuła Kick Light, 2. miejsce, no
No i chyba troszeczkę jedynie niżej żeśmy obstawali w wersji point fighting, ale w tych bardziej, że tak powiem, ringowych formułach zawsze wysoko byliśmy. No tak, tylko teraz ja myślę, że no my jeszcze nie powiem, że raczkujemy w tym wszystkim, ale na pewno nasz poziom wzrasta, na pewno w full kontakcie, tak jak powiedziałeś już wcześniej, na pewno w kicklajcie dość dobry wysoki poziom medalistów. No cóż, point fighting no jest trudną dyscypliną, sam doskonale wiesz, bo też kiedyś z zawodnikami tutaj trenowałeś, ale to już jest walka szermiercza. Tak. No zobaczymy, teraz przed nami walka bardzo interesująca właśnie zaczęła. No, powiem Ci szczerze, patrząc na nastawienie, zobacz, dynamika tych uderzeń. Zobacz, tu był małe, tam nie wiem, podniesienie stopa i już strzał dużego chłopa. Także tutaj... No tu warunki wzrostowe Czarka przeważają nad Radkiem. Tak, tylko też Radek nie do końca udowadniał, że stać go na wiele. No tutaj wiemy, oni ważą no, 91 kilo, więc tutaj każdy strzał może spowodować upadek. No powiem szczerze, że jeśli panom prądu nie zabraknie, to tu walka raczej do końca nie potrwa. I to co mówiliśmy na samym początku, to nie jest runda rozpoznawcza. No tu nie, jest nie. Walka. No na tą chwilę, zobacz, Czarek zaatakował, teraz chwilę odszedł do tyłu, żeby nabrać powietrza, ale to wcale nie, zobacz, nie zbacza, cały czas będzie par do przodu. No jeżeli Radek tą taką intensywną rundę przetrwa, a jeżeli Bartek go przygotował jako trener kondycyjnie, no to oczywiście wszystko może zdarzyć. Zobaczymy na ile tego prądu starczy Czarkowi, bo na razie, no strzela nieźle. Tak, jak to kolokwialnie mówią, oby się nie wystrzelał. Tak, tak. Wiesz o tym, że my patrzymy kątem oka jako trenerzy i na pewno już miałbyś wskazówki pewne w narożniku, co zrobić, tylko żeby do tego narożnika jeszcze doszło do tej przerwy. Dosłownie, no i oczywiście zawodnika trzeba znać, bo... Ale teraz widzimy, zresztą jeden i drugi mocno bije. Tak, początek taki bardzo narwany był tutaj Czarek w tych pierwszych tam 30-40 sekundach, ale Radek widzę, że już opanował te emocje, zobacz, i staje się skuteczny. Dalej mówimy o tym, jest to formuła low kick, tutaj klepanie się nie ma sensu, tutaj muszą być strzały, które będą naprawdę mocno efektywne i na sędziach i na zawodniku muszą zrobić wrażenie. W każdym bądź razie, biorąc pod uwagę kolejne rundy, jeśli będą w takim tempie prezentowane, to powiem Ci szczerze, pełen szacun dla panów, bo jednak nie zapominajmy, jest to powyżej 90 kg i nie każdy niestety z tego typu zawodników potrafi na takim tempie pokazywać kunszt kickboxingu. No tak, dlatego tak jak powiedzieliśmy, minuta była bardzo dynamiczna, zacząłeś mówić o tym, czy starczy tego prądu. Zobacz, że panowie, a szczególnie tutaj Czarek, już się troszeczkę tak powstrzymał. Myślę, że już wie o tym, że jeżeli nie może skończyć w ciągu minuty, półtorej, myślę, że taki miał plan trenera, to teraz musi przetrwać całą walkę, ale próbować to, co zdobył, myślę, że te pierwsze punkty w pierwszej rundzie, no musi je utrzymać, bo ja myślę, że Radek jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Absolutnie nie, tu nic nie jest jeszcze jasne, nic nie jest klarowne. Zobacz, Radek też potrafi skontrować, świetnie zakończył akcję middle kickiem prawym, nóżką zakroczną. No myślę, że za bardzo opuścił ręce i od razu Czarek, mając duży zasięg tych rąk, od razu to zauważył i gdzieś ten strzał wszedł. Może nie był mocny, ale na takich mocno nogach do przodu wyciągniętych, no Radek się zachwiał. Ale myślę, że nie od uderzenia, a bardziej stracił równowagę, bo krzywo stał. Tak. I obrotówka! Drodzy Państwo, tak jak widzicie, jesteśmy tutaj z Rafałem, obserwujemy to bardzo bacznie. No, zawodnicy pokazują ten swój kunszt kickboxerski. Widzimy, że już zaczynają wchodzić podbrukowe takie haki, a to jest w kategorii w takiej wagi, no powiem Ci szczerze, Rafale, to może być złoty strzał, jeżeli tak, będzie dobrze zadany. Tak. Chwila nieuwagi. No, ale wydaje mi się, że nieznaczną przewagę chyba Czarek zaczyna tutaj. Ale zobacz, Radek wcale nie odpuszcza. Nie mam tu swojego faworyta. Popatrz.
Ale zwróćcie uwagę też na zwinność, jaka jest, jaką dysponuje Czarek przy takich gabarytach. Tak, a nawet teraz zobacz, wyczekuje. No może ten obrót nie był potrzebny, ale dał sobie czas na to, żeby nabrać powietrze, podejrzewam. Ale myślę, że coś knuje. Myślę, że ma plan. Myślę, że tutaj Czarek... Myślę, że trzeba dużo w sobie sił, ale Radek, jeżeli to przetrwa... W tej kategorii to już te strzały mocne, no będą tam, zobacz, przykład nawet teraz, prawy low kick spowodował, że gdzieś tam ugięcie Radka, gdzie Radek, on zobacz, kopiąc, nie robi na Czarku wrażenia. Zobacz. Mimo, że tempo może nie takie jak w pierwszej rundzie, ale runda bardzo ciekawa. Dosłownie. Także zobaczymy, jak na trzecia runda się potoczy. Rafale, no co, oczekujemy, patrząc na zawodników, no trochę tlenu jeszcze mają. Nie wiem, który lepiej, który gorzej wygląda. Myślę, że bardzo podobnie. Ale Jarku, tutaj chyba nie będziemy z tego robić tajemnicy, ponieważ za chwilę twój zawodnik wyjdzie do ringu. Zostawisz mnie samego. Tak. No i oczywiście będę starał się obiektywnie tutaj walkę tą skomentować. Ale się ciebie zapytam, wykorzystując okazję i chwilę przerwy. Dreszek emocji już jest? Nie no, powiem tak, no, patrząc na Dawida, którego przygotowywałem, no miał jakąś przerwę, po przerwie wrócił, troszkę zbijał wagę tam miesiąc temu, więc zobaczymy, jest przygotowany, czy głowa pozwoli mu na to, żeby dobrze zawalczyć. Myślę, że może pokazać swoje, to wszystko zależy od tego, jak do tego emocjonalnie podejdzie. Oczywiście i będziemy trzymać kciuki. Dobra, ja uciekam, zaraz wracam do was. Jak najbardziej. A my w dalszym ciągu jesteśmy na wizji. Trwa walka między Radkiem i Czarkiem. Nic jeszcze nie jest jasne, aczkolwiek w mojej opinii wydaje się, że Czarek uzyskuje przewagę nad tą walką. Interwencja trenerska, ale wszystko już jest w porządku i wracamy do walki. Cezary konsekwentnie czyni swoje. Pola nie ustąpię, tak jest. Jak słyszymy, wrzawa jest bardzo słyszalna kibiców Cezarego z dobrego miasta. Ale tak jak wcześniej wspominaliśmy, jest to kategoria już ciężka i wszystko się może wydarzyć. Nie uderzają panowie z takim impetem, jak to mogliśmy widzieć w pierwszej czy w drugiej rundzie. Do końca 10 sekund. Radek tutaj widzimy, próbował zaszarżować. Koniec rundy trzeciej, ostatniej. No i oczywiście czekamy na wyrok. Proszę państwa, zapraszam do ringu osoby wręczające. Są nimi Tomasz Biernacki i Krzysztof Kacperski. I za chwilę dowiemy się, który z tych dwóch fighterów, których teraz proszę o nagrodzenie gromkimi brawami. Dowiemy się, który z tych dwóch fighterów otrzyma tytuł młodzieżowego mistrza Polski low kick w kategorii wagowej do 91 kg. Panie i...
panowie! Jednogłośną decyzją sędziów zwyciężył Cezary Piłowarek! No i zdecydowanie walka zasłużenie wygrana. Czarek przeważał w zasadzie w trzech rundach, jednak warunki fizyczne, dłuższy zasięg ramion, nóg zadecydowały o zwycięstwie.